Drodzy katecheci i katechetki, rozpoczynamy w tym roku rok szkolny i rok katechetyczny od pewnej niepewności. Jaki ten rok będzie w ogóle, wiadomo, z powodu koronawirusa. To, co pewne w tym naszym głoszeniu Ewangelii, w tym katechizowaniu, to Słowo Boże. Właśnie 1 września czytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Słuchajmy się w to słowo, które niech będzie słowem życia na ten rok katechetyczny. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie z pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Szczęśliwy Paweł Apostoł wie, że kiedy mówi z ducha, ma przed sobą tych, którzy jako dorośli przyjęli chrzest, wyznali wiarę w Jezusa i żyją według ducha. Trochę inaczej jest pewnie w naszych klasach, w których nauczamy religii. Nieraz pewnie doświadczamy tego, jak niektórzy nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchają niektórych naszych kateches, lekcji, pouczeń. Ale też możemy ze smutkiem zauważyć, że sporo jest takich, którzy nie interesują się tym, co mówimy. Robią swoje, zajmują się czymś innym. A my mamy przekazywać naukę wiary, katechezę wszystkim, zarówno tym, którzy są z ducha i tym, którzy nie żyją według ducha. Życzę wam, moi drodzy, żebyście posłuszni Duchowi Świętemu przedkładali sprawy duchowe tym, którzy są z ducha i cieszyli się każdym owocem waszej katechezy. Życzę wam także mądrości od tego samego ducha, abyście trafiali do tych, którzy nie są z ducha, którym trzeba mówić cierpliwie o miłości Boga, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i o tym, że warto powierzyć swoje życie Jezusowi i stawać się codziennie Jego uczniem. Życzę wam, abyście trzymali się tego słowa życia, żebyście także mieli łaskę oglądania owoców tego, co czynicie w każdej godzinie waszej katechezy. Na cały ten rok życzę wam szczęść Boże.